Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com. Link w opisie. Siema. 2 tygodnie temu nagrałem odcinek ze strony Night City GeoGuessr. Koncept tej strony polega na tym, że wyświetlają nam się randomowe lokalizacje z Cyberpunka, a my generalnie próbujemy zgadnąć, gdzie jesteśmy. No i nie będę ukrywać, że nie poszło mi najlepiej w tamtym odcinku. Zatem podszkoliłem się. Nauczyłem się nowych miejscówek i postanowiłem nagrać dzisiaj kolejny odcinek właśnie z GeoGuessra w Cyberpunku i spróbowałem po raz kolejny i ostatni, bo też nie chcę spomnieć takimi odcinkami na kanale, pobić rekord, jaki jest na tej stronie i pokazać wam, że jednak znam się na Cyberpunku. Oto GeoGuessr w Cyberpunku 2077. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj będzie ciężej, bo słuchajcie, nagrywałem odcinek, no takie strzały waliłem. I słuchajcie, okazało się, że nie odblokowałem wszystkich regionów, więc właściwie wszystko co robiłem to było Dogtown Watson. Także teraz będzie więcej regionów, konkretnie wszystkie mam odblokowane. Także możemy być gdziekolwiek na mapie, będzie dużo, dużo ciężej niż wcześniej. No i właściwie tyle. Już na samym początku nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy. Co tu dużo gadać? Nie mam pojęcia. Co za chłop, jaki straszny w ogóle. Nie, naprawdę. Organit? Co to kurde jest? Co to w ogóle jest? Organit jakieś. Bladego pojęcia nie mam, gdzie jesteśmy, nie? Poważnie wam mówię. Nie wiem, gdzieś tutaj pewnie, nie? Tu może? No i zajebiście, już mam minus 94 punkty. Dobra, tak szczerze mówiąc myślałem, że to zresetuję, że kompletnie przestrzeliłem. Dobra, na szczęście lokalizacja ta nie jest najcięższa. Captain Grich and The Shrimp Shack Shooters. W każdym razie jesteśmy na pewno w Pacyfik, to jest region Pacyfika. Roller Coaster wydaje mi się, że jest tutaj. Tak, na bank jest tutaj Roller Coaster. I my jesteśmy przed tym, czyli mniej więcej tu za drogą. Mniej więcej zaraz przed tym tu, czyli stoimy mniej więcej tutaj. Powinno być 500. Zajebiście, dobra. Takie strzały mogę strzelać. Dzisiaj jestem jak Robin Hood. Tylko, że nie daje biednym po prostu. Sobie daje punkty. Yes, sir. Dobra. Nauczyłem się też mega buildingów. Wiem, który to jest na przykład 7 mega building. Mega building 7 już wam pokazuje żaden problem na mapie, że znajduje się tutaj. I my jesteśmy wprost przed nim, czyli mniej więcej jesteśmy tutaj. Widzieliście kiedyś kogoś z tak kozacką wiedzą? Prosto na tego, przy tamie. Tama znajduje się... To jest tama? No kurde, chyba tu jest tama. Czy my mniej więcej byśmy się znajdowali, no mniej więcej tutaj. Rozwidlenie dróg, zgadza się, nie zgadza się, bo tu jest takie podwójne rozwidlenie, a tu też jest podwójne. No to jesteśmy dokładnie tutaj. Dokładnie stoimy tutaj. Czy znacie kogoś z większą wiedzą ode mnie na temat Cyberpunka? Mistrz, kurde, mistrz. No i City Center, ja pierdolę. Już poszły wszystkie punkty. Boże Chrystusie Nazarejski, kto to kurwa wymyślił to City Center? Nie, tu wszystko wygląda tak samo, no. Japan Town, Little China, akurat jest Watson, ale City Center wygląda identycznie tak samo. Wszystko tu kurde wygląda tak samo, nie? Rozwidlenie dróg, koniec drogi, długa droga, skręt, ślepa uliczka, no. Do góry, na dole jesteśmy, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy, nie? Jest długa prosta, prowadząca donikąd. Zgadza się? No pewnie, że się zgadza. Goddammit, to będzie strasznie ciężkie. Ale let me cook. Ja sobie tu poszukam. Łe! Pincze, Jackie Wells, Celio con la plable. Ciekawe, Jackie Wells. Jacek Wales. Może tutaj? Nie, to by był większy mły, to znaczy mniejszy mły, chociaż nad czym my jesteśmy, nie? Czy to jest ta miejscowa? Zaraz nad mega buildingiem. Może tak, a może nie, jest tylko jedna szansa, jak się przekonać. Kurde, co? City Center? Tam dobra, ale nie jest najgorzej, ty. Na 4 mamy... Aha, 1400. No to zajebiście mało, tak szczerze. O Chrystusie Nazarejski. O ci Grinco. North Oak. Dobra, North Oak jest tutaj. Mamy piękny widok na to. Widzę tą tutaj rondo. Tutaj jest to rondo, chyba to jest takie mini rondo. Zjeżdża się tutaj, jest większe rondo.
No gdzieś tutaj, nie? Na bank, tylko pff. Gdzie dokładnie, to wam powiem, bardzo będzie ciężko to ustalić. Co to dokładnie za miejsce? Nie wiem, to jest totalny strzał. Randomowy strzał, że jesteśmy tutaj. Prawdopodobnie niecelny, ale kto wie. Okej, troszeczkę dalej. No było to bardzo ciężkie do ustalenia. Dokładna lokalizacja tego. Jako taką mniej więcej strzeliłem, nie? Szkoda, no chciałbym uzyskać 5000 punktów, ale to nie jest takie łatwe, nie? To jest zajebiście ciężkie do zrobienia w ogóle. Trzeba strasznie wielką wiedzę posiadać. Okej. To jest ten... Tutaj mamy misję do wykonania chyba. Eden Plaza. A tak szczerze mówiąc, nie wiem gdzie to jest. A, wiem chyba. Wiem. To jest takie centrum w Dogtown. Tam się różne rzeczy znajdują i to nie było tutaj? Wydaje mi się, że to było tutaj. Czy to by się zgadzało? No, średnio bym powiedział. Średnio. Chyba. Nie, to my musimy gdzieś tutaj być. Jeżeli tam jest to... Kurde, to jest skomplikowane gówno. Może tutaj? Kurde, to nie jest takie łatwe, nie? Kto to k***a robił? Nie, to jest mega ciężkie, kurde. Za nami jest jakiś budynek. To jest jakiś most. Ten most chyba prowadzi... Bez sensu, do tego budynku by prowadził, przecież to nie ma sensu najmniejszego. Do tego pojęcia nie będzie jesteśmy, naprawdę. W sensie serio nie będzie jesteśmy w tym doktorze. Niżej, tam gdzie wcześniej chyba strzelałem. Ciekawe bardzo. Bardzo rzadko tu byłem. Może raz odwiedziłem to miejsce, nie mam pojęcia. O ja Judy, Lizzie's Bar, Moxie. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. Na mapie. Tak normalnie, to wiem. To musi być Watson. No i to koniec informacji, które posiadam. Może gdzieś tutaj bardziej, w takiej rozrywkowej części. Nie, dziwne by było, jakby było tutaj, nie? Bardziej bym strzelał w ten region. Ale zostawię tutaj, trudno się mówi, na dole. W życiu bym nie zgadł, że tu jest Lizzie's Bar. Ciężkie bardzo. Okej. Ciężkie. Zero jakiegokolwiek odnośnika. Bardzo ciężkie. Maestro. No to wiemy, że jesteśmy w Watson. Budynek numer 12. To nie mam pojęcia, gdzie jest budynek numer 12. 2 seconds. Nauczyłem się też mega buildingów. Ale tak szczerze mówiąc, patrząc po tych... tu jest Compleki Plaza. I to jest chyba ten mega blok tam. To tutaj, co widzicie, te takie dziwne rzeczy, to się znajdują tutaj. To już się nauczyłem. To jest dokładnie to, co widzimy tutaj. I my jesteśmy dokładnie pod budynkiem. Od lewej strony budynku, czyli stoimy dokładnie gdzieś na ulicy, na takim rozwiedleniu. Jedno prowadzi donikąd, drugie chyba też donikąd. Także stoimy dokładnie po stronie drugiej donikąd, czyli tu. 500, tak jest. Yes sir, yes sir. To jest ponownie, wydaje mi się, Watson. Zaraz przy jakichś mega buildingach. Jeden mega building. Drugi mega building. Ale które to są mega buildingi? Niestety, ale takiej informacji już nie posiadam. Nauczyłem się też mega buildingów. Też zupełnie nie kojarzę tego miejsca. Naprawdę zupełnie nie kojarzę jakichś takich dziwnych budynków. Kompletnie nie wiem, gdzie to jest. Zaraz przy... Okej, mamy tamę. Mamy tamę, czyli dupa, jesteśmy w Santo Domingo. Tama jest tutaj, czyli my jesteśmy naprzeciwko tamy. Na razie sobie wstępnie zaznaczę. Po drugiej stronie tamy na dole powinien być mega building. To jest ten mega building? Może. I my znajdujemy się... Tu jest tama. I on patrzy na tamę tak w lewym kierunku. My jesteśmy po lewej stronie, gdzieś mniej więcej tutaj. Przy okazji widzę, że mamy tutaj jakąś drogę. Ewentualnie mogą to być tory. Czy to są tory? Istnieje taka szansa, aczkolwiek szansa jest na szympansa, mała bardzo. Jakbym miał strzelać, powiedziałbym, że jesteśmy dokładnie tutaj. Ale jest to bardzo dziki strzał. Bardzo blisko, niestety. Wystarczająco daleko, żeby otrzymać tylko 100 punktów. Karamba, karamba. No blisko byłem. Bardzo, bardzo podobna miejscowa, zobaczcie. Bardzo. Droga, jakiś zjazd. Wygląda to wszystko naprawdę identycznie. I ostatnia lokalizacja, niestety. Wet Dreams. Znowu japońska dziewczynka. Ty! Ona reklamuje jakiś napój. W poprzednim odcinku mówiłem, żeby Dika nie wyciągła. K***wica.
ta reklama z napojem i dziewczyna kojarzy mi się tylko z jednym, nie? Wygląda to wszystko jak trochę Santa Domingo. Budynek numer 1. To ciekawe, bo akurat nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest budynek numer 1. Nauczyłem się też mega buildingów. Bo to problem jest z tymi buildingami, nie wiem czy już mówiłem wam, taki, że one się nazywają 1, a nazwę to ma budynek H5. Ja myślałem, że się nauczę, że to jest budynek H5, to będzie napisane H5. A ja się nauczyłem, a tu napisane budynek 1. Na pewno to tutaj, co widzimy, to jest to tutaj. Bez dwóch zdań. I my jesteśmy przy mega budynku, który znajduje się może... Tutaj? To jest ten mega budynek? No nie, raczej nie. To jest mega budynek, który znajduje się zaraz bezpośrednio naprzeciwko tego. Albo my po prostu źle patrzę, że to jest to na przykład. Czy istnieje szansa, że my stoimy tutaj? Jako taka istnieje, nie? Co? Nie no. City Center? Przed tymi mega wielkimi budynkami? Jak to jest niby możliwe? Czyli to nie był ten budynek, tylko to był jednak ten chyba budynek, albo ten. Dziwne, bardzo dziwne. Szkoda, szkoda, ale poszło mi fatalnie. No jestem smutny. 2700 punktów tylko? No tak byś... Nie będzie. Znowu się uderzyłem w rękę, ała. Nie, jeszcze raz, ale teraz to... Nie no, k***wa. Teraz to 5000 punktów zdobywam, już się wkurzyłem. Patrzcie to. Jesteśmy... Przy Doctown, ale to jest jakiś w ogóle stary screen, kurwa. No nie, no przedpotopowe screeny się nie liczą przecież. No i zajebiście wyszło w sumie. Takiego dobrego strzału się nie spodziewałem, także strzałem tutaj, zarąbiście wyszło, jest git. Dobra, to jesteśmy przy stadionie, mniej więcej z tej strony, jesteśmy tu. Ciao, dzięki, 500 moje. Do Kiermany, Alfuz, no to wiem, że to jest Watson. Dobra, nie panikować. To nie jest na pewno miejsce, które mogę jakoś znać. To mogą być tory, a może być też być autostrada. No dobra, jeżeli jest to Watson i jest to raczej Alfuz, to znajdujemy się mniej więcej tutaj. Widzę, że to się rozjeżdża w dwie strony. Tak, że możliwe, że stoimy gdzieś bardzo blisko, po prawej stronie. Czy my stoimy na jakiejś drodze? Drodze prowadzącej dosłownie donikąd. Czyli taką drogę musimy znaleźć. Ale ty, to mi się wydaje, że to jest dobry strzał. Po lewej stronie mamy rozwidlenie. Po lewej stronie mamy rozwidlenie. Jo, się kręca, ale coś dobry strzał coś czuję. I tam mamy wpis do dróg, i tam mamy wpis do dróg. No wydaje mi się, że jesteśmy... To jest dobry strzał, nie? To jest strasznie dobry strzał. 500 punktów. 5000, na 5000 już nie będzie. Top 10? I'm coming for you. Ani jeden raz przez całe moje przejście w Night City nie byłem w tym oto miejscu. Ani jeden raz nie byłem w tym oto miejscu. To jest Santa Domingo. Poznaję to nie tylko po tym, że jest tu 666 Street, ale też po mega bloku numer 7, który znajduje się tutaj. Czyli my stoimy gdzieś po prawej stronie tego mega bloku. Czyli możliwe, że gdzieś tutaj. Widzę jakiś przed sobą rozwalony ten, także to jest to na pewno. Jesteśmy na jakiejś polnej drodze. Wydaje mi się, że tak. Pytanie, czy na pewno wszystko dobrze ogarnąłem. No lepszy strzał chyba już nie będzie. Chyba pode mną nie ma drogi. Jakaś tam jest. A, jakaś tam chyba jest. Night weźmy może. Może tu coś będę w stanie więcej zauważyć. Tam jest droga. Ciężko to powiedzieć, czy tam jest jakaś droga. Bo jeżeli jest, to my się znajdujemy trochę wyżej. Co może mi kosztować niestety punkty. Dobra, no strzelam, że jesteśmy tutaj. Na pewno nie będę jakoś mega daleko. Na pewno nie, tylko... Ja tu widzę jakieś budynki, to może my jesteśmy gdzieś tutaj bardziej, co? Cholera, my tak stoimy na krawędzi. No kurde, no lepszego strzału niż to nie będę miał. Nie będę. Jest, 500 na styk, tak musłem, tak... Lizłem, ale się udało. Teraz nie spanikować, nie spieprzyć i będzie git. Dobra, Badlandy. Bez dwóch zdań. Jak to mawia klasyk. Wiatrakowe Badlandy. Wiatrakowe Badlandy, to już wiemy z poprzednich odcinków. Kto nie widział,
No ten koniec nie powinien, bo klasy, Jack. Są tutaj. Przed nami wiatraczków nie ma za bardzo, czyli my znajdujemy się gdzieś na początku tych wiatraczków. Czyli może to być tutaj, może to być tutaj, może to być... No mniej więcej, więcej lokalizacji nie mam, bo to jest naprawdę początek tych wiatraków. To może być tutaj, bo tu jest taka droga, tu taka wjeżdża droga, to całkiem możliwe, że jest tu. Ale jeszcze się zastanowię i zaraz sobie tu wybierzemy. Chyba lepszej lokalizacji niż to nie będzie, naprawdę. Bardzo bym się zdziwił, jakby to nie było to, nie? No leci to jest, jak to nie jest główna droga, która leci tutaj. I to nie jest taki zjazd do tej głównej drogi i my nie... To jest niemożliwe, że my się nie znajdujemy w tym miejscu, nie? Wszystko łączy, zjeżdża na... Nie, to nie jest możliwe, że to nie jest to miejsce. Nie ma takiej szansy. Jak to nie jest tutaj, to nie jest nigdzie. Proszę przestać nazywać ten kubek garnkiem od Bigosu. Dobra, next. Jest szansa, żeby to zmiażdżyć po prostu. Ejajajajaj, chyba że wylosujemy Little China, to wtedy... Yes sir, Little China, tyle to ja sam wiem, że jestem w Little China, wiesz? Takiej podpowiedzi nie potrzebowałem, bardziej by mi zależało na czymś charakterystycznym w tym Little China, jak na przykład pomniku, budynku. Niestety nie mamy też za dnia jak sobie ustawić. Jakieś droga Roosevelta, Watson, hotel. Dobra, no nie będę ukrywać, że sprawdziłem wszystkie drogi, jakie są w Little China, które prowadzą donikąd. I okazało się, że żadna nie wygląda tak, że jest taki wjazdzik tutaj. I że mamy takie drogi tutaj, chociaż to nie jest chyba wjazdzik. Nie wiem, czy to jest w ogóle zaliczone jako droga na mapie. To bardziej będzie coś takiego wypukłego, tak jak mamy na przykład... Tak jak mamy tutaj, nie? Że to jest taki... Takie coś, no tylko to jest kompletnie bez sensu, ze względu na to, że w takiej kombinacji... Ty przecież to jest tutaj. Nie jest. No dobra, no w każdym razie jakbym strzelił gdzieś tutaj, gdzie wcześniej miałem zaznaczone, to i tak bym nie zgadł. Naprawdę, sprawdziłem wszystkie drogi, no i tej nie sprawdziłem. Co tu dużo gadać. Naprawdę wątpię, żebym to ostatecznie odgadnął. Trudno. Przyjmuję na klatę minus 500 punktów i lecę do przodu. Tym razem lecimy do Santo Domingo. O, bardzo ciężkie, ciężkie się wyrosowało. Gdzieś pewnie tutaj. Strzelałbym na Watson, niżej bardziej Santo Domingo, chociaż widzę jakieś tutaj Local Patriots. Nie, to musi być Santo Domingo. Bo Local Patriots to oni chyba tylko działają w Santo Domingo. Stoję no wprost patrząc po takim... To nie jest budynek numer 3, ten co wcześniej był? Przy jakiejś autostradzie? To autostrada jest prosta i prowadzi do następnego budynku. No to jak na moje, to musimy być tutaj, nie? W sensie, serio bez kitu musimy być w jakimś takim, na tej drodze tutaj. Nie widzę innej możliwości. Innych mega bloków tu nie ma tak naprzeciwko siebie. Pytanie, gdzie dokładnie jesteśmy, to byśmy musieli być przy jakichś torach kolejowych w sumie. W Santo Domingo nie ma torów kolejowych. Albo i są. Tylko to może być stary screen, nie? Skoro jest tutaj stacja kolejowa, to może być stary screen. Gdzie ta stacja kolejowa była inaczej ulokowana. Ewentualnie możemy stać między zupełnie innymi miejscami, z innymi rzeczami, ale... No... Nie mam pojęcia, jakim cudem tutaj. Niby też jest. A, widzicie? Jest też. Mega blok jeden i mega blok kolejny. I stacja kolejowa. Szkoda. Dobra. To miejsce wiadomo, gdzie jest. To by... Bridge Wujdan jest tutaj. Zaraz przy tej budce, no a tutaj będzie 500. Nie ma co się nad tym dłużej zastanawiać, żeby marnować czasu. To jest mieszkanie... Tutaj mieszka chyba ta. Lizzy Weezy, o ile się nie mylę. Dobra, dokładnie jest to na pewno Dogtown i jest to... To jest ten budynek tutaj, my stoimy gdzieś tutaj, kurde. Dziwne. Gdzieś tutaj. Chyba. Jest taka dróżka, pasowałoby na skręcie. Skręcior, pasowałoby, nie? Gdzieś tu. Bo to jest tamta droga, no nieważne, którakolwiek to droga nie jest, to raczej mam 500. No musimy być tu. Co ja się w sumie zastanawiam? Musimy być w tych rejonach. 500 i ostatnia lokalizacja,
Pacyfika i znajdujemy się dokładnie, mówiąc, tutaj. Zaraz sobie tylko sprawdzimy, tutaj jest taki skręcior, także jesteśmy tutaj w hotelu, w którym wraz z Johnem wydaje mi się, że mamy taki pierwszy epizod, że on tu przejmuje nad nami kontrolę i my jesteśmy albo możemy być dość zdenerwowani na niego. 500, dzięki. Jeserski. Kurde, no szkoda, że się nie udało więcej. Ale jest 3956 punktów. 4 koła. Submit result. 3 u gry. Does me. 3 u gry. Publish. No nie udało się. Jesteśmy w porównaniu do tych gigantów tutaj. Umówmy się. Jesteśmy zwykłe szczawiki, nie? Zwykłe szczawiki, ale też nie możemy mieć pewności, że ci ludzie nie odpalili sobie mapę na lewym monitorze, bo gdybym ja sobie taką mapkę odpalił tutaj, choćby kolorową, to by się skończyło zupełnie inaczej. Dla mnie 4000 punktów to jest absolutny win. Dla mnie 4 koła punktów to jest win i nie czuję, mimo tego, że jestem 26 na 35, nie czuję się z tym źle. Uważam, że pokazałem klasę, uważam, że pokazałem wiedzę i uważam, że jest to też koniec naszej miniserii z GeoGuessera. Przynajmniej na kilka miesięcy na tym kanale. Jest to również koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zostaw subskrypcję na kanale, wejdź na świetnego Discorda, linki znajdziesz w opisie, a my klasycznie widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. A jeżeli chcesz sobie pograć, no to link do strony znajdziesz w opisie. Pa, pa.